jeśli ktoś będzie krytycznie wyrażał się wobec polityki pisowskiej względem Ukrainy, to może zostać zaliczony do takiego wroga, który wspiera Rosję i można będzie mu zabrać mieszkanie, czyli ukraść mieszkanie, ukraść dom, etc. Albo jak pan redaktor na przykład zaprosi tutaj jakiegoś posła, polityka, dajmy na to Grzegorza Brauna, który wypowie się krytycznie na wspomniany temat, no to przyjdą do pana i skonfiskują panu redaktorowi mieszkanie, bo pan z niego nadaje. No to po prostu są bolszewickie metody. Ja mam nadzieję, że nie znajdzie się konstytucyjna większość do tychże zmian i po to teraz są te pikiety, żeby ludzie też zdali sobie sprawę, kogo nie wybierać w przyszłych wyborach.